Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak chciałem ustawić, żeby być pomiędzy. Urszula Taraszka po mojej prawej, zależy jak patrzeć, lewej stronie oraz Konstancja Taraszka po mojej lewej bądź prawej stronie, w zależności jak byśmy patrzyli na ekran, jakbyśmy byli do ekranu ustawieni. Autorki dwóch filmów, które przed momentem zobaczyliśmy. Ula, autorka Match, i Konstancja, autorka Pięknego Kaczonka.
Także witam was bardzo serdecznie. To popołudnie. Chciałem z wami porozmawiać, znaczy w ogóle, dobrze, zacznę od tego, że nazwisko Taraszka to już mi się pojawiało na Opla wcześniej, zanim wy się pojawiłyście. Dlatego, że wasz tata, Arkadiusz, pojawiał się na projekcjach Opla w Poznaniu. Później pojawiły się dwa filmy w zeszłym roku. Pojawił się Butterfly, autorstwa Uli, w konkursie Off and Go i pojawił się film Lampa Konstancji. Rok później kolejne dwa filmy, znów w kategorii offowej Ulas Match oraz Konstancja z filmem Piękne Kaczątko, choć w Legnicy ten film wygrał jako Ładne Kaczątko. Więc, ale to jest to samo kaczątko, prawda? Tak. Ja zanim tutaj przejdę do konkretnych pytań, to chciałem przeczytać informację ze strony Legnickiej Akademii Filmowej mówiącą o nagrodach. Tak się składa, że obie zdobyłyście nagrody w zeszłym roku. Dobrze, w zeszłym roku. I to nie byle jakie, bo Grand Prix powędrowało do Uli za Match, a w jury był między innymi pan Witold Giersz. Także naprawdę szacun. W kategorii wiekowej 13-14 lat pierwszą nagrodę zdobyła Konstancja za Ładne Kaczątko, ale znane na Opla jako Piękne Kaczątko. To jest ten sam film, jakby ktoś pytał. Ponadto nagrody specjalne zdobyły obie siostry 5 kg plasteliny rzeźbiarskiej od konstruktorów lalek dla Uli Taraszki za innowacyjny pomysł animacji lalkowej, mówimy o Match, oraz dla Konstancji Taraszki też 5 kg? Wspólne było. Czyli 2,5, tak? Poszło 2,5. Jeżeli się podzieliłyście sprawiedliwie. Konstancja Taraszki za niesławnącą siłę prowadzenia nas w magiczny świat plastelinowej wyobraźni. I tyle, jeżeli chodzi o werdykt jury. Ja bym chciał z wami porozmawiać o tych filmach, ale ponieważ są dwa filmy, jesteście dwie, ja tak sobie połączyłem, tak pomyślałem, że będzie, że ułatwię sobie sprawę, ale teraz myślę, że niekoniecznie sobie ułatwiłem. Chciałem porozmawiać o tych dwóch filmach. Zaczniemy może od tego, który obejrzeliśmy jako pierwszy, czyli od Pięknego Kaczątka. Konstancjo, czy możesz nam opowiedzieć, jak ten film w ogóle powstawał i skąd pomysł i czy Brzydkie Kaczątko, bajka, gdzieś tam było u samych początków, podstawy Pięknego Kaczątka, pomysłu Pięknego Kaczątka? Zrobiłyśmy filmy w Legnicy na warsztatach i ja miałam dość duży problem z wymyśleniem, co chcę zrobić. I w moich poprzednich filmach pojawiały się kaczki, więc był taki pomysł, a może zrobię kolejny film z kaczką. I była taka burza mózgów, też Ula mi przy tym pomagała i inna koleżanka i pomyślałyśmy, a czemu nie zrobić czegoś odwrotnego do Brzydkiego Kaczątka. Później zrobiłam storyboard, pokazałam to na tych warsztatach. Pan Piotr powiedział, że to jest dobry pomysł, więc zaczęłam to robić. Okej. Okay. Ile trwała praca nad Pięknym Kaczątkiem? Bo to zapewne też powie nam, ile trwają w ogóle warsztaty w Legnicy.
Warsztaty trwają tak 10-11 dni i pierwszy, nie wiem, jeden albo dwa dni nie miałam zupełnie pomysłu, więc od tego drugiego czy trzeciego dnia zaczęłam robić. Więc tak z 8 dni łącznie z muzyką, montażem i wszystkim. No. Okej. I co sprawiło największą trudność? Bo to nie jest pierwsza twoja animacja stop motion, animacja lalkowa, jak pamiętamy lampę, no to też była animacja lalkowa. Nie pamiętam wcześniejszych, to jest też pytanie, jeszcze jedno pytanie. Kiedy zaczęła się twoja przygoda z Legnicą? Kiedy w ogóle zaczęła się twoja przygoda z animacją? Kiedy stworzyłaś coś więcej, Kosia, o procesie. Byłam łącznie 6 razy w Legnicy na warsztatach. To był 5. raz, a przedtem jeszcze chodziłam na warsztaty na animatorze Jutra, które odbywały się latem i to były takie krótkie warsztaty grupowe, gdzie robiło się film. I jeśli chodzi o największy problem, to z jednej strony animowanie plasteliny jest bardzo takie wdzięczne i te figurki są dość stabilne, bo nie są jakieś super wysokie. Miałam problem w animowaniu takiej dużej fali, która miała zalać tą bohaterkę, tą kaczkę, bo ta plastelina strasznie się brudziła w czasie animowania tego i też miałam trudność w zrobieniu odpowiedniego ruchu, żeby on był płynny, nie był za szybki i przy tym pomógł mi trochę Tim Allen, który pokazywał mi różne sposoby animacji wody, bo on był akurat w tamtym roku na warsztatach, ale w sumie największym problemem dla mnie było wymyślenie scenariusza, bo bardziej się odnajduję w samym animowaniu niż w wymyślaniu tego, co zrobię. Ja tu zaczynam dodawać zdjęcia, które dostałem od twojego taty. To jest scenografia, czyli jakby jeden plan, tak? Na jednym planie cały zrealizowałeś. Zarówno to, co dzieje się w scenach zbiorowych, jak i w momencie, kiedy główna bohaterka umyka w oczerety, ukrywa się tam, to też było na tym planie, tak? Była jedna dekoracja tak naprawdę, tylko ona w danych momentach była przestawiana, żeby stworzyć trochę inne miejsce, ale używałam ciągle tej samej dekoracji, więc tak. Jeszcze tu wrzucę nasze bohaterki. Znaczy właściwie naszą bohaterkę i bohaterów. Czy są jakieś pytania? No, pomalutku zaczynają się pojawiać. Ale nie pytania, tylko wyrażenie opinii. Możecie widzieć opinię. Widzicie czy nie? Po waszej prawej stronie. No chyba ze telefonu to niekoniecznie możecie widzieć. Po prawej stronie jest czat. Właśnie jeden z widzów wyraził opinię, jakie piękne animatory. Także komplement od jednego z widzów. Dobrze, ja jeszcze tutaj... a w ogóle, wiesz co, powiedz mi o dotychczasowych swoich doświadczeniach w Legnicy, bo wcześniej już tutaj w ramach tych spotkań gościliśmy i Piotra Kaźmierczaka, i wczoraj Jeremiasza Obrzewskiego, także dwóch też uczestników Legnicy. Oni opowiadali o tym, jak z ich perspektywy to wygląda. A jak z twojej perspektywy wyglądają te warsztaty w Legnicy? I jakbyś mogła cofnąć się o te 6 lat już, to jest niemało, naprawdę.
którą pracę, który film, który plan najbardziej wspominasz? Być może też dlatego, że był po prostu najtrudniejszy. To bardzo lubię jeździć do Legnicy. Najbardziej sobie cenię tam to, że przyjeżdżają tam faktycznie osoby, które się interesują animacją i chcą coś zrobić, i z tych wyjazdów mam bardzo wiele znajomości i właśnie to rozmawianie z innymi, którzy mają takie same zainteresowania, bardzo mi się podoba. I w Legnicy mamy dość duże możliwości, bo w domu nie każdy jest w stanie mieć taki sprzęt i też kiedy jest taki określony czas, bardziej się motywujemy do robienia, bo wiemy, że jeśli w tym czasie tego nie skończymy, to prawdopodobnie nigdy tego nie skończymy. I to jest bardzo fajne, że właśnie bardzo się staramy, wspieramy nawzajem. W Legnicy jest dość dużo różnych takich problemów technicznych i to bardzo przeszkadza, ale same warsztaty moim zdaniem są świetne. I ulubiony film, ja bym powiedziała, że film Lampa, który był na Opli chyba w zeszłym roku. Ładnie. Jakoś tak najbardziej mi się podoba. Uważam, że sam pomysł przesłanie jest dość dobre, a właśnie ja mam dość duży problem z wymyślaniem filmów, więc jestem z niego bardzo dumna. No i słusznie, że jesteś z niego dumna. Z pięknego kaczątka też bądź dumna, bo to jest zabawny i mądry film. I mądry film. Nie, wy mnie słyszycie, prawda? Jeżeli mój głos. Tak? Super. Bo to, że mnie nie ma, to nie znaczy, że ja tutaj gdzieś się wyłączyłem. Chociaż faktycznie przez moment straciłem łączność ze spotkaniem, a na szczęście powróciłem. Animator jutra pozdrawia dziewczyny. To tylko tyle. Od pani Lucyny, która też była naszym gościem. Ale jest pierwsze pytanie. To jest pytanie do obu was i to możemy potraktować jako takie przejście też do Uli. Tworzycie filmy w domu, czy tylko na LAF-ie, czyli na w Legnicy, na Akademii Filmowej? Pytanie od Piotra Kaźmierczaka. Czy tworzycie w domu też filmy, czy tylko raz do roku, jak jedziecie na warsztaty? Ula, to ty zaczniesz? Możesz zacząć. Masz pierwszeństwo. No to na pewno nie tworzę filmów tylko w Legnicy, bo w tym roku byłam jeszcze na innych warsztatach na fazach w Kudowie i to były dość podobne warsztaty, były odrobinkę krótsze, ale tak bardzo podobne. Robiłam z koleżanką wtedy film a w domu jeszcze nie robiłam filmów, tylko jakieś takie małe dogrywanie do filmu, który jeszcze nie jest skończony, no, ale jeszcze takiego nowego zupełnie filmu nie robiłam. Ja mam tu jeszcze jedno pytanie odnośnie samego przygotowywania się do Pięknego Kaczątka, to znaczy sobie na przykład rozrysowałaś, stworzyłaś jakiś szkicowy choćby storyboard, zanim rozpoczęłaś realizację? Tak, tak. Mhm. A masz go? Nie masz go? Nie mam. Przepadają te preprodukcyjne rzeczy, to właśnie już w dniach poprzedzających spotkanie z wami wychodziło. Dobrze, to na razie ty jeszcze zostań, bo nie wykluczone, że te pytania pojawią się, a ja pokazuję zdjęcia, które już nam mówią, o czym będziemy mówić, czyli o Grand Prix Legnicy, czyli Macz i Ula. Ulo, to samo pytanie i ta sama prośba, żebyś opowiedziała o
tym filmie, jak w ogóle on, jak doszło do tego, znaczy jak doszło, to wiadomo, to pojechałaś do Legnicy, zaczęłaś uczestniczyć w warsztatach, ale co działo się w twojej głowie, zanim pojawił się ten pomysł? Ten film już zaczął powstawać przed Legnicą, ponieważ pomysł czekał 3 lata na realizację i przyjechałam do Legnicy właśnie z tą myślą przewodnią i planem mniej więcej, jakbym chciała, żeby to wyglądało. Powstał storyboard, który widać na zdjęciu. On bardzo szybko uległ zniszczeniu w trakcie ujęć i w trakcie samych konsultacji, bo było bardzo dużo myślenia, wykreślenia niektórych scen, żeby po prostu ograniczyć ten film do samych najważniejszych rzeczy. I w trakcie zdjęć był przyklejony do ściany i wykreślałam ujęcia, które są gotowe i podpisywałam je. I ostatniego dnia ujęć ten storyboard był w stanie bardzo zaawansowanego rozpadu po prostu przez jego użytkowanie, przeglądanie cały czas. Jeszcze chciałam nawiązać do tego pytania o animację w domu. To ja akurat animuję w domu. Robię takie krótsze rzeczy, animowane gify, jakieś takie bajery i zrobiłam 2 filmy. Jeden jest rysowany w programie komputerowym, a drugi jest rysowany tradycyjnie i łączony z wycinanką. I to były projekty, które realizowałam jako moje jedno, oba były moją pracą na przegląd w szkole. I wracając do samego matcha, to tutaj też widzimy na zdjęciach właśnie powycinane ramki. Jak już skończyłam wymyślać ten film i udałam się na konsultację do pana Piotra Nawrockiego, to zabrałam się do pracy i tych sylwetek ludzi i tych ramek było bardzo dużo. Małych ramek było 20 na pewno. Wszystko było wycinane skalpelem. Pamiętam, że miałam spuchnięte czerwone palce od właśnie skalpela i wycinania ciągłego. Oprócz tego były też... Przepraszam, w czym wycinałaś? Co to był za papier? To jest taki... nie umiem jakby określić tego papieru. Znalazłam go w sklepie plastycznym w Legnicy i od razu mnie podpasował bardzo. To jest taki srebrny Bristol. On jest grubszy i ma trochę... Właśnie nie wiem, nie mam pojęcia, z czego on jest, bo papierowy na pewno nie był tak stricte. Ładnie się świeci. Był trochę twardszy, więc ciężko się go cięło. Tutaj na drugim zdjęciu obok widać moje stanowisko pracy. Generalnie właśnie ze względu na różne ograniczenia sprzętowo-czasowe trzeba sobie jakoś radzić czasem. Jest gaśnica, i... czyli jakby tutaj zachowane są wszelkie środki. Tak. I całe moje stanowisko było w takim małym pomieszczeniu, gdzie musiała być absolutna ciemność. I właśnie animowałam, przesuwałam te ramki i one musiały trzymać się na jakiejś podstawie i to jest był patyk przyczepiony do krzesła, do którego był przyczepiony kolejny patyk, już taki kompletnie znaleziony na dworze. I na tym to wszystko przesuwałam. Była to bardzo ciekawa konstrukcja. Na zdjęciu... Aha, jeszcze tego zdjęcia nie widać. Tak, chodzi pewnie o to zdjęcie. Tak. W tym pomieszczeniu były drzwi na zewnątrz i miały... piękne okno nad nimi, tylko niestety wpadało przez nie światło, więc musieliśmy je zakleić. I to są fragmenty scenografii z Butterfly'a, które miałam ze sobą. Ja stwierdziłam, że one są niepotrzebne, więc postanowiłam je użyć i zrecyklingować i posłużyły mi jako zasłona. Bardzo się to sprawdziło. Pomógł mi w tym kolega Kai właśnie z warsztatów. Ogólnie dużą zaletą tych warsztatów jest to, że bardzo sobie pomagamy wszyscy nawzajem. Jak nie pomagamy technicznie, to kupujemy jedzenie i słodycze i się dzielimy nimi
i się wspieramy, puszczamy muzykę, podchodzimy do ludzi, z nimi rozmawiamy, więc o wiele łatwiej jest jakby pracować w takich warunkach, niż jak pracujemy sami w domu, bo sami w domu siedzimy sami i brakuje nam często takiego towarzystwa. Na kolejnym zdjęciu są druty i to są druciki, które posłużyły za przymocowanie tych ramek do tej konstrukcji. One były pozwijane i też to zajęło całkiem sporo czasu. Potem na nie była nakładana rurka termokurczliwa i było to zgrzane, żeby się wszystko dobrze trzymało. Mhm. Są jakieś pytania? No, mamy tutaj sugestię zrobienia animacji o historii Koziołka Matołka w Otwocku. To ciekawy krok. Może was zainspiruje. A śmiało, pytajcie, bo po to, cały czas powtarzam, po to są te spotkania, nie tylko po to, żeby jeden człowiek rozmawiał z drugim, czy z dwoma, czy z trzema, czy teraz to już było dużo, chyba 7 osób, ale też, żebyście wy mogli zadawać pytania, które was ciekawią. Ja tutaj w takim razie swoje pytanie zadam odnośnie muzyki. To jest pytanie do obu z was. Swoją drogą, wspomniałaś Piotra Nawrockiego, przy okazji bardzo serdecznie Piotra pozdrawiamy. Miałem wielką, wielką przyjemność z Piotrem pracować w Semaforze, także fajny człowiek. Muzyka. Damian Czajka, czyli osoba, która po prostu... Ja nie wiem, kiedy on śpi. On pojawia się wszędzie, zawsze, jak są tylko napisy końcowe Legnicy, ale mam wrażenie, że no, on się już zaczął pojawiać w filmach nie tylko warsztatowych, w filmach robionych w szkołach. Dużo, dużo, dużo. Jak wyglądała współpraca z Damianem przy okazji tworzenia muzyki do waszych filmów? Czy daliście mu wolną rękę? Rób jak uważasz, czy jednak była konsultacja i wy powiedziałyście, co byście chciały, jak to wygląda? Kosia? To już nie był pierwszy na pewno film, który pan Damian udźwiękawiał mi i najpierw go obejrzał i zaproponował, jakie rzeczy, jakie dźwięki chce tam umieścić i ja to przyjęłam i później, kiedy skończył, poprosiłam o zmianę kilku rzeczy i w sumie to było wszystko. Ula? Więc ja wcześniej współpracowałam z panem Czajką. Chyba właśnie nie jestem pewna, na pewno w trzech moich poprzednich filmach. I pamiętam, jak do Delihona podkładaliśmy dźwięk i po prostu brakowało dźwięków, które były w bazie i pan Damian zaczął szukać jakiegoś rozwiązania i nagrywał jakieś właśnie własne dźwięki, jakieś pocieranie tekturek i tak dalej. To było bardzo fajne, bardzo dobrze mi się z panem pracuje. A jeśli chodzi o Match, to do tego filmu dźwięk mi robił pan Wojciech Benicewicz i generalnie muzyka jest inspirowana Coilem. To jest zespół, który tworzy właśnie taką muzykę. Brzmi trochę jak dźwięki maszyn i trzyma nas industrialną. Tak. I ja bardzo generalnie wkręciłam się w tę muzykę i całą praktycznie realizację i animację ten zespół był ze mną i potem bardzo mi zależało, żeby było to utrzymane w podobnym klimacie i okazało się, że pan Wojciech również jest fanem tego zespołu i sam napisał mi i nagrał całą muzykę do tego filmu, za co jestem dozgonnie wdzięczna, ponieważ uwielbiam tą muzykę i bez niej ten film nie byłby takim filmem, jakim jest i bardzo się z niej cieszę. No, świetna inspiracja swoją drogą. Szkoda, że już niestety zespół nie istnieje, ale świetnie, że inspiruje cały czas Coil. A słuchajcie, czy macie jakieś jeszcze
Jakieś jeszcze żadnych pytań? Nie, no Piotr zadał pytanie. Dzięki, Piotr. No to ja przejdę do pytania takiego już jednego z końcowych, to znaczy o przyszłość. To znaczy, czy macie jakieś plany już w głowach, bo Konstancja, ty zaczęłaś liceum. No, tak. A Ula, ty skończyłaś. No właśnie. Więc zaczniemy od Konstancji, bo ty jeszcze masz przed sobą ten liceum, ale być może już masz jakieś pomysły, bo liceum jest na przykład profilowane. Ja jestem w zwykłym liceum ogólnokształcącym na kierunku matfiz, ale bardzo podoba mi się animacja, szczególnie ten etap, kiedy się animuje kukiełki jakieś, właśnie lubię tak w przestrzeni animować i z chęcią poszłabym na jakieś studia, które pozwolą mi w przyszłości robić filmy animowane w ramach pracy. Ula? No, właśnie skończyłam liceum plastyczne teraz, więc jest to pewien już konkretny kierunek, który podjęłam w moim życiu. I jeśli chodzi o studia, to animacja jest jedną z opcji w moim życiu, więc na pewno jej nie opuszczę i będę się nią zajmować. Jak nie tak zawodowo, to na pewno hobbystycznie, chociaż liczę, że sfera zawodowa też będzie z nim powiązana. A jak myślisz o animacji, o studiach animacji, to myślisz Poznań, bo po sąsiedzku, czy Łódź, czy Warszawa, czy Kraków? Może jeszcze coś innego? Generalnie Poznań jest jedną opcją. Właśnie bardzo długo się zastanawiałam, gdzie bym chciała się zatrzymać. Teraz przez tą sytuację pandemii mało wiadomo, więc wszystkie plany i myślenie co do studiów chwilowo są zamrożone. Nad Łodzią też się zastanawiałam bardzo długo i nad Krakowem. Też do tego dochodzi bardzo dużo takich rozważań, gdzie kosztuje ile życie, gdzie są tańsze mieszkania i takie czysto praktyczne rzeczy dotyczące nudnego, szarego życia. Chyba Łódź wygrywa. Znaczy generalnie to Łódź i Kraków mają inne podejście do animacji. Tak, ale mówiłem o tej cenie, o cenach. A, no to tak. Cenach życia. No, to zdecydowanie. Tak, mają odmienne, dokładnie, tak jak mówisz. To są. Więc, I Poznań też. To są zupełnie różne. Bardzo trudno jest wybrać dokładnie jedną rzecz z tych trzech opcji. Właśnie przez to, że reprezentują tak różne podejście, bo wszystkie są godne zainteresowania. Też jeśli chodzi jakby o mój kierunek szkolny, to jestem związana z aranżacją przestrzeni i minimalnie z takim designem, jest to też jakby pewien kierunek poza nim. No właśnie, tutaj raz, że trzeba pamiętać poza tymi trzema głównymi szkołami są inne i tak naprawdę jest ich coraz więcej i to jest bardzo, bardzo dobre, że oferują animacje i Warszawa. No Warszawa to jest przede wszystkim ESP, tak, która też jest, ma wielką tradycję, ale jest Fiat, już nie tylko w Warszawie, ale też w Gdańsku jest animacja, w Wrocławiu, w Katowicach, w Szczecinie. Także jest czym wybierać. Ale przed rozmową wspominałaś, że jednak cię ciągnie tak na północ. Tak. Mogłabyś nam coś więcej powiedzieć? Bardzo bym chciała i planuję wyjechać do Finlandii na studia. Na Aalto University, na design.
Uczelnia znajduje się pod Helsinkami i bardzo mi to miejsce imponuje i bardzo bym chciała się tam znaleźć. No. I ostatnie pytanie. Tak? Przepraszam. Mów. Już. Ja nie mogę sprawdzić pytań, niestety, bo jestem na telefonie. Wiesz co, no ja cały czas mam podgląd, ale niestety poza tym, że dołączają kolejni, bardzo pozdrawiam, bardzo, bardzo mi miło, że tutaj mamy i naszych rozmówców, jak Bartosz Kaleta czy Julia Orlik. Was teraz wyciągnę jak na jakby listę obecności sprawy. Agata Perszutów, super, ale mamy też Aleksandra Siqueire, który ostatnio był był na shortliście Oscarowej na pewno, ale był też do Annie Award nominowany. Także miło, że jest. Nie zna polskiego, także jest to dla mnie ciekawe. Ale jest. Agnieszka Krajewska, super. Super, że jesteście. A gdzie pytania? Gdzie pytania? Dobrze, ostatnie pytanie takie o ulubioną animację waszą. Nie waszą, tylko w ogóle ulubiony film animowany albo taki film animowany, który wpłynął na was w sposób znaczący i wiedziałyście już, że chciałybyście spróbować. Konstancja. To... Aktualnie chyba najbardziej lubię Wyspę Psów, bo podoba mi się ta cała stylistyka. To jest film lalkowy, więc jest mi bardzo bliska ta technika. I też poznałam Tima Allena, który był animatorem, więc tym bardziej czuję... do tego filmu jakiś taki, nie wiem, stosunek pozytywny. Tak, tak. Ulo. Poza tym, że Brygada RR, to... Szczerze mówiąc, bardzo trudno mi wskazać coś konkretnego. Wyspa Psów, wiadomo, oglądałam ją chyba 3 razy i też znam Tima i bardzo szanuję jego pracę. Też uczestniczyłam w warsztatach z nim na animatorze w Poznaniu. I jej trudno wskazać konkretny film. Na pewno Sztuka Spadania na mnie wpłynęła. Tak. Oglądaliśmy ją w gimnazjum na lekcji polskiego, już wtedy robiłam animację, ale jakoś mocno mi zapadła w pamięci. No i to... Myślę, że Tomkowi by się zrobiło bardzo miło, gdyby słyszał z jego filmografii właśnie Sztuka Spadania, a nie inne filmy wzbudziły takie wrażenie. Też na pewno... Kosia pewnie też, ale bardzo dużo oglądamy filmów ze studia Ghibli. I gdzieś ta narracja bardziej japońska, myślę, że mamy ją z tyłu głowy, jak pracujemy, bo mamy duży sentyment do tych filmów. Okej, słuchajcie, jeżeli nie ma żadnych pytań, dobrze, że mnie nie widzicie. Ja właśnie palcem pomachałem w kierunku naszych widzów. Ale jeżeli nie ma żadnych pytań od widzów, to ja chciałem wam bardzo podziękować. Akurat godzina lekcyjna mija. Chciałem wam bardzo podziękować za to, że pojawiłyście się na Opla na żywo. Mam nadzieję, że kolejne filmy będą pojawiać się na Opla w przyszłych edycjach. Czy to z Legnicy, czy to z Finlandii, bo kto wie, co ty tam zrobisz. Pojedziesz na takie studia, a może przy okazji zrobisz animację o muminkach. Nie, suchar. Ale dziękuję wam bardzo. Konstancja Taraszka,
Ula Taraszka byli naszymi gośćmi, czyli Piękne Kaczątko i Marsz. Do zobaczenia. Do widzenia.